Mam taki odcinek specjalny, ponieważ będziemy zajmować się energią, przepustowością energii, czymś, co nazywacie czarną magią i co można powiedzieć kolokwialnie, jest dla Was czarną magią. Więc wynalazłam taką chatkę coś w stylu chatki wiedźmy, chatki czarownicy, czarnoksiężnika bądź maga. Troszeczkę, można powiedzieć, bardziej mroczny klimat stworzyć, bo temat ewidentnie jest trochę mroczny. Dlaczego? I dlaczego też to mnie skłoniło, żeby zrobić dla Was ten film? Rozmawiałam z moim przyjacielem z Bliss, Ashishem, którego serdecznie pozdrawiam przy okazji, na temat generalnie 5G. I tak od słowa do słowa przeszliśmy na temat energii ciał, energii organizmów. I zwrócił mi poniekąd tak uwagę na to, że jest dosyć interesujące, jak organizmy generalnie funkcjonują od strony energetycznej. Tym bardziej zwrócił uwagę na to, że nasze ciała, nasze pojemniki bioorganiczne, tak zwane nasze dusze i innego rodzaju energie, są bardzo skomplikowane strukturalnie. I jeśli pamiętacie z chemii, każda najdrobniejsza część naszego organizmu jest to bardzo skomplikowany pierwiastek chemiczny, który ma swoje właściwości matematyczne, który ma swoje właściwości fizyczne, a także przy tym chemiczne. Więc zwróćcie uwagę, jeśli jeden pierwiastek łączy się z innym pierwiastkiem, z innymi grupami pierwiastków, tworzą się wtedy związki chemiczne, które są dużo bardziej skomplikowane, które tworzą różnego rodzaju pary, grupy, podgrupy również, czy można powiedzieć grupy zespołów, które współpracują razem. Tak zwane tkanki, możemy to tak przełożyć, bądź narządy. Tak bardziej Wam to mogę zobrazować w ten sposób. I jeśli już mniej więcej macie jakiekolwiek pojęcie, czym się zajmuję, właśnie energią każdego organizmu, bo ta chatka, która jest za mną, również ma swoją energię, bo to nie jest to tylko, że nasze ciała bioorganiczne pojemniki na energię są tak skomplikowanie zbudowane. Nie. Tamta chatka, moje ubrania, Wasze ubrania, wszystko dookoła jest tak skonstruowane. Ja poświęciłam na to praktycznie, mogę już śmiało powiedzieć, 30 lat edukacji, bo zaczęłam bardzo młodo, tylko 2 lat, dzięki też temu, że moi rodzice, a dokładnie dziadkowie pracowali na Śląskim Uniwersytecie Technicznym, Technologicznym. Miałam to po prostu szczęście na tej loteriadzie genetycznej, tak mi się udało, taki miałam fort. Tutaj mogę powiedzieć śmiało, że do moich rodziców, jeśli chodzi o ten sposób pobudowania dzieci, to chciałabym za to podziękować, że tak się cudownie kochali, że akurat ta energia spłynęła do tego organizmu, do tego wypojnika. Dlatego tak ważne jest, jak się robi dzieci, tak przy okazji. I kiedy się decydujemy o dzieci, które, jak można powiedzieć, będą mieć trochę ciężko w życiu, są ludzie, którzy są zwolnieni z tej odpowiedzialności, bo jak widzicie, przychodzą na ten świat ludzie, którzy po prostu muszą przyjść, jak to się mówi, ale wracając do tematu. Wszystko ma swoją energię. Jeśli pamiętacie cokolwiek z fizyki, a domyślam się, że większość z Was nie, każdy organizm wytwarza coś takiego jak pole energetyczne własne, wewnętrzne i zewnętrzne. Przepraszam, mówimy mocniej. Dlatego definiujemy w sferze społecznej, cywilnej, prawnej, ekologicznej, jakkolwiek, w każdej dotyczącej funkcjonowania zmaterializowanych rzeczy, coś takiego jak strefa intymna. To jest ta właśnie strefa zewnętrzno-wewnętrzna. Dlatego na przykład przy koronawirusie udało się wprowadzić i troszeczkę nauczyć Was dystansu międzyludzkiego z racji tego, że mieliście bardzo ohydną manierę dotykania się non-stop kolor bez potrzeby. Naruszaliście swoje balanse energetyczne, naturalne, przez co później mieliście nieraz problem z samopoczuciem czy z ogarnięciem niektórych rzeczy. Tak wydaje się to, można powiedzieć, wręcz nieprawdopodobne, ale jest to taki prozaiczny powód również Waszego złego samopoczucia, ponieważ każdy
chłopskami was dotykał, a nie każdy jest spójny energetycznie z wami i nie każdy nie zaburza waszego naturalnego wewnętrznego balansu energetycznego. Są to, tak można powiedzieć, u niektórych duże zmiany, u niektórych mniejsze zmiany, u niektórych w krótszej perspektywie czasowej już te zmiany są odczuwalne, a u niektórych dłuższej, a u niektórych bardzo długie są te zmiany odczuwalne. To wszystko zależy od waszego organizmu, dosłownie od waszego organizmu. A ponadto bardzo ważna jest świadomość własnego organizmu. To jest bardzo ważne pojęcie, na którym chciałabym się skoncentrować podczas edukacji waszej, ponieważ dzięki temu będzie lepiej was i łatwiej, będzie was łatwiej diagnozować. A jeśli będzie was łatwiej diagnozować, to również będzie wam prościej, szybciej, przede wszystkim bezpieczniej można uczynić jakiejkolwiek pomocy. Niezależnie od tego, czy to jest medyczna pomoc, chociaż ta w pierwszej kolejności się kojarzy, jeśli mówimy o diagnozy. Jednak nie, moi kochani, każdy z nas ma swoje własne potrzeby indywidualne, dosłownie indywidualne, bo te są dla mnie najważniejsze. Potrzeby indywidualne każdego z was. Dlaczego? Ponieważ wy, jako indywiduum społeczny, jako jednostka, macie swoje potrzeby, które są nienaruszane i one wynikają z czegoś. Moim zadaniem jest zobaczyć, jakie wy macie potrzeby i w sposób bezpieczny dostarczyć wam zaspokojenie tych potrzeb.